Siemka kochani, właśnie jestem w samochodzie i kacer podrzuca mnie do salonu Rodeesse, lecę zrobić nowe pazurki. I zrobiłam dzisiaj takie o wiele krótsze, beżowe, takie wielbłądzie, że tak powiem, kolor w macie. Bardzo fajnie wyglądają i oczywiście dostałam w papierowym opakowaniu pilniczek i polerkę moją, które były używane i mogę sobie ewentualnie, wiecie, podpiłować w domu, jak będę coś potrzebowała, albo po prostu wykorzystać, kiedy tam będę chciała. Kacer nie odebrał, wracam do nas na osiedle, ale jeszcze po drodze wstąpimy sobie do Kaufa albo do Lidla zrobić małe zakupy. I w ogóle właśnie mówiłam o tym gości, który robiła mi pazurki w salonie, że ja bardzo nie lubię, jak kacer podrzuca mnie na paznokcie. Wolę po prostu ja jechać sobie sama samochodem, wziąć samochód i po prostu dlaczego? Pojechać. Bo Klaudia potrafi napisać za 5 minut wychodzę i wychodzi po godzinie. I była raz taka nie, sytuacja. Nie, nigdy nie było sytuacji, że 5 minut oczywiście, po godzinie. Oczywiście, to już że wymyślasz, taka była. Mogło się zdarzyć, dzisiaj że pół godziny i jedynie się spóźniłaś 10 minut. 5 minut. A, no przepraszam, 5. 5 minut dzisiaj tak. Spóźniłam. Nie, po prostu wiecie jak to jest, dziewczyny. Czasami po prostu na paznokciach schodzi dłużej. Jestem mówiona na przykład na godzinę 20 na jakieś szybkie uzupełnienie, na hybrydę czy cokolwiek, a czasami wyjdzie na przykład, nie wiem, jakiś wzorek, coś tam. No czasami się to przedłuża, a właśnie nienawidzę czegoś takiego. Kacper na mnie gdzieś tam czeka albo idzie do kawiarni, pyta mnie za ile ja kończę, wyzwania do mnie w czasie wizyty, ja mam dwie ręce w lampie, potem od niego nie odbieram. Nienawidzę tego, więc na drugi, kolejny raz... Po prostu nie będziesz robiła paznokci. No. Na pewno, a sam potem narzekasz, że mam brzydkie paznokcie, jak mam odrost. Nie, że nie powiedziałem ci, że mam. Ile razy jak miałam odrost czasami długo, to mówiłeś, że ci się nie podoba. No to masz nieładne, jakie są odrosty. Dlatego muszę chodzić. Ale jak nie będziesz robiła, to będziesz miała naturalne. W ogóle to wam muszę powiedzieć, że ostatnio właśnie Klaudii powiedziałem, że w ciągu naszego 6-letniego związku, ostatnio, drugi raz w życiu, widziałem Klaudii prawdziwe, naturalne paznokcie. Bez lakieru. Bez lakieru. Drugi raz w ciągu 6 lat, bo tak to Klaudia zawsze ma coś na paznokciach. A ostatnio niestety spiłowałam jednego, bo w czasie pisania pracy licencjackiej skubałam sobie paznokcie, no i zniszczyłam je. Dobra, wychodzimy. Jesteśmy pod Kauflandem, powiedziałam wam, że wychodzimy, ale nie wzięliśmy maseczek, więc wracamy do domu. Jezu, jest nas sieroty, nie? Mieliśmy zawsze w samochodzie maseczki, ale kacer ostatnio był na basenie i tam też jest niezła głupota. Kacer mówił, że na basen musiał wchodzić w maseczce i do momentu kupienia tam biletu, wejściówki musiał mieć maseczkę, a w przymierzalni na basenie mógł już tą maseczkę ściągnąć, więc to już jest taka głupota, że masakra. Że? Więc przez to nie mamy tej maseczki, bo kacer wziął do torby na basen. Aha, mówiło się o tej głupocie, że tam... Na basenie mam, no chodzę na basen i mam. Mówiłam już. Maseczkę. Odebrałam w ogóle paczkę, która do mnie przyszła dzisiaj. Jest to paczka z nową kolekcją kosmetyków od jednej z influencerek, także zapewne za moment będę nagrywać stories i sobie odpakowywać, co tam fajnego przyszło. Idziemy właśnie naszą najwolniejszą windą świata, serio. Z kim nie radę pięć, z jakimś starszym panem, starszą panią, bo zawsze mnie zagadują, mam taki dar po prostu, to każdy żali się na to, że ta winda po prostu jeździ na maksa wolno, ale w dzisiejszym vlogu pokażę wam w końcu te kosmetyki, które używam do włosów. Szampony, odżywki, maski, bo bardzo często to pytacie, czego ja używam, żeby utrzymać chłodny kolor włosów. O, właśnie. Masz klucze? No nie. Ty lubisz nie mieć kluczy. Mam gdzieś, co? No właśnie, gdzie? Z wielkie poszukiwanie teraz, nie? No. Czy wy też tak macie jak Klaudia, która przez 10 minut pod drzwiami szuka kluczy, a nie pomyśli o tym będąc w windzie? Na pewno tak macie, bo dziewczyny często tak mają, mimo że mam malutką torebkę, to nie ma tu przegródek i po prostu klucze są zawsze gdzieś na dole i zawsze ich bardzo długo szukam i Kacper jest strasznie niecierpliwy i już po prostu stoi pod tymi drzwiami, nie możesz wcześniej szukać tych kluczy, a ja miałam zajętą rękę, w jednej miałam paczkę, w drugiej wszyscy miałam aparat. Dobra, nie ja trzymałem aparat w windzie, jest wszystko nagrane. Właśnie. Jest wszystko nagrane. Pokażę wam, bo ja trochę zmieniłem komputer pod względem wyglądu. To jest laptop Klaudii. Oczywiście chodzi o naklejki. To jest mój. Co ciekawe, mój otwiera się tak, a Klaudii otwiera się... A nie, też się tak otwiera, dobra. Sorry, dobra, czyli jeden i drugi tak się otwiera. Lubicie w ogóle coś takiego? Bo my od jakiegoś czasu tak wrzucamy sobie naklejki, jakie mamy. Spoko, nie spoko, dajcie znać. Behind.
kacper uruchomił sobie właśnie konsolę. Proszę. Jak znajdziesz, to powiesz, gdzie jest. No są tam. W reklamówce, tutaj co przynieśliśmy. No. Kacper otwiera konsolę, teraz gra sobie. Co grasz? W UFC. Musisz się zgodzić. No. Teraz na vlogu. Dobra. Kacper, słuchaweczki do grania. I są spoko, ale patrz, co się dzieje. Co się dzieje? Tu. I tylko na jednej, widzisz? Tu zaczęło pękać o, cała kurde, ta guma. Skórka, no po roku mniej więcej, się, nie? No, nie, no dwa lata chyba mają, albo rok. No. Jakoś tak. Ale tak to jakościowo są bardzo fajne. A ja słuchajcie, od jakiegoś czasu piszę pracę licencjacką, no już w sumie kolejny miesiąc gdzieś tam nad tym tematem siedzę. I na szczęście wydaje mi się, że już bliżej niż dalej do końca, ale przez to, że dość sporo czasu poświęca mi właśnie to, plus łapka, plus pakowanie paczek, plus opiekowanie się, że tak powiem, Instagramem, YouTube'em, bycie biorę na bieżąco z wami, no niestety sprawia, że w domu mam trochę chaos, nie mam takiego porządku, jakbym chciała mieć, pranie jest byle gdzie, tam dalej mam pranie niewyprasowane, które już czeka naprawdę długo na wyprasowanie, no ale po prostu coś za coś. Poświęcam teraz bardzo dużo czasu na to, co po prostu muszę zrobić, żeby się odrobić i zdążyć na czas z obroną, na obronę. I słuchajcie, przerywam na chwilę nasze babskie pogaduchy na Instastory, na Instagramie, ponieważ chciałam wam pokazać pewną piękną paczkę, która dotarła do mnie dzisiaj. I zobaczcie, co my tutaj mamy. Pierwsze to brązujący rozświetlacz. Zobaczcie, jaki piękny. Tutaj mamy tak samo taki rozświetlaczek. Tak samo pięknie się mieni. Tutaj w troszkę ciemniejszym odcieniu. I jeszcze jeden czwarty rozświetlacz. Też przepiękny. A tutaj mamy eyeliner czarny. Wielkie dzięki i gratulacje. Ej, co ty robisz? Klaudia. Co ty robisz? Zaczynam twojego vloga. Nie zaczynasz, bo jeszcze nie skończyłam tamtego. Aha, no dobra, no to w to takim jest dokończenie razie tamtego. Nie rozpoczynam nowego, tylko co, nowy dzień. Przywitaj się. Siemka, Kacper mnie zaskoczył w sumie, bo gadaliśmy o aparacie, mówię, że jestem super zadowolona, bo mamy nowy sprzęcik, a Kacper tutaj przychodzi z aparatem, a ja seplenie. Mam jeszcze nakładki. Kto ogląda nakładki? No nie będę pokazywać teraz. No czemu nie? Pokaż Kacper nakładki. Ale widziałeś cię już. Kto oglądał poprzedniego vloga, to widział nakładki, ponieważ pokazywałam, jak wybieram zęby w ostatnim vlogu. Dobra, proszę. Jaki jest plan na dzisiaj? Plan jest taki, że teraz idę robić śniadanie, a potem pokażę wam te produkty do włosów, kosmetyki i tak dalej. No słuchajcie, bez żartów, Kacper mnie dzisiaj zaskoczył z tym nagrywaniem z rana. Tak wyglądam, bo dopiero co wstałam. Naprawdę, dzisiaj mega pospałam, bo jest 8, a ja się w sumie dopiero przebudziłam. Także grubo dzisiaj się wyspałam, bo wczoraj, przedwczoraj wstawałam 6.30, 7, tak mniej więcej jak Kacper wychodził ćwiczyć. No, a dzisiaj pospałam, ale idziemy robić śniadanie. Wszystko fajnie, Kacper rano był w sklepie po jajka, kupił mi jeszcze kinderki, kupił mi kwiaty, ale zobaczcie, co się dzieje w kuchni, jak wychodził i zbierał się na trening. Porozwalane buty, jego torba, odsunięte opakowanie z suplementami. Żebyś wiedziała, że brałem. Buty na środku w ogóle kuchni, okej, mamy kuchnię wejście, ale to nie powinno stać. Kolejna torba. Kacper gacie rozwalone na środku. Tutaj ściągnięta bluza przed wejściem. Ale ciesz się, że tam nie ma i tego miejsce gniazda. Zbrodni, zobaczcie. Suplementy, które sobie łykał, mleko, które wykorzystał. Pił chyba jeszcze tego, wodę kokosową. I tutaj białko. Kacper, tak się nie robi. Tak bywa, myszko, z chłopakiem. Pierwszy raz od jakichś 2 miesięcy ubrałam sobie szlafrok taki ciepły, ala zimowy, bo dzisiaj jest straszliwie brzydka pogoda. Zobaczcie, co się dzieje u nas na balkonie. Wszędzie deszczyk, mokro, cały hamak mokry. No ogólnie jest bardzo nieładnie. Jest chwila po 8. No, ale w ogóle dajcie mi znać, czy wasi faceci też są takimi bałaganiarzami. To znaczy to, co pokazałam wam dzisiaj, wszystko porozwalane w kuchni, to jest mega rzadkość. Może taka sytuacja jest drugi raz w życiu, odkąd mieszkamy razem. Ale ogólnie Kacper lubi rozwalać swoje rzeczy w nie swoje miejsca. Lubi to robić.
Ja potem tylko biegam i mu zwracam uwagę i potem się kłócimy przez to, że coś on odłożył na złe miejsce. Ja się na niego drę, że odłożył to złe miejsce, no i tak to potem wygląda. Już trochę się ogarnął, bo jak zaczęliśmy razem mieszkać, to serio bywało ciężko, bo musiał się nauczyć tego, że ma odkładać rzeczy na swoje miejsce. Teraz już mniej więcej ogarnia, wie, że jak już ubrania ściąga, to w łazience, a nie w sypialni. No, ale trochę to kosztowało mnie, mojej pracy, żeby tak było. Ale muszę się pochwalić, jaką mam dziewczynę. Patrzcie, wszystko zrobione, wszystko gotowe. Klaudusiu, za co to? Jakbyś był zdziwiony, prawie codziennie tak masz. Nie, no dobra, to prawda. Chlebek, no i super. Dziękuję ślicznie. A kawka? Jeszcze nie ma. No jak to? Kacper leci już do pracy, a ja będę jeść swoje śniadanko. Musimy się jeszcze pożegnać. Pa. Pa. Kacprowi zrobiłam jajecznicę z 4 jajek, a ja jakoś totalnie nie miałam dzisiaj smaka na jajecznicę, więc zrobiłam sobie kanapki z indykiem wędzonym, z serem i z takimi korniszonami. Kupiłam sobie ostatnio w słoiku i całkiem fajne połączenie. Tak wygląda właśnie to moje śniadanko, tak jak mówiłam, dwie kanapeczki, ogórki. Zwykle na deser sobie jem jeszcze jogurcik jakiś owocowy albo naturalny z bananem. No i tutaj mam jeszcze kinderki, które Kacper nie kupił. Jedną poczęstował się Kacper, a ja sobie zaraz zjem te dwie czy trzy pozostałe, które tutaj są. No i ogólnie przy okazji dzwonię jeszcze na infolinię, ponieważ na weekend jedziemy z rodzicami na taki mały wyjazd, no i próbuję się dodzwonić do hotelu, żeby zmienić jedną rzecz w rezerwacji. Jak zwykle jestem chyba 10 w kolejce. Okej, już po śniadaniu zrobiłam sobie lekki make-up dzienny, związałam jako tako włosy. Nie patrzcie dzisiaj na moje idealne włosy, bo nie są to idealne włosy, są to włosy, które były myte wczoraj rano. Nie modelowałam ich, nie prostowałam ich, więc może nie prezentują się tak świetnie jak mogą, bo mogą lepiej. Na przykład tutaj macie zdjęcie, gdzie są ładnie ułożone. Tutaj jeszcze jedna fotka jakoś świeżo po fryzjerze, gdzie są spoko ułożone. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że bardzo często pytacie mnie, jakich kosmetyków używam do pielęgnacji włosów, żeby utrzymać chłodny blond. Taki jak zwykle noszę, taki jak zwykle mam. Aktualnie u fryzjera byłam 1,5 miesiąca temu, także troszkę czasu minęło. Wtedy miałam wykonywaną dekoloryzację odrostu, rozjaśnienie odrostu. No i oczywiście całe włosy były tonowane farbą, chłodzone farbą. No i tak jak mówiłam, minęło 1,5 miesiąca, idę na wizytę kolejną już niedługo, no ale jak na razie i tak, zobaczcie, włosy są w miarę chłodne. Jak na to, że 1,5 miesiąca temu były farbowane, to moim zdaniem blond jest bardzo ładny, nie jest żółty, wchodzi w takie jednak chłodne, beżowe tony i o to mi chodzi, bo właśnie na takich włosach mi zależy. I żeby utrzymać ten mój chłodny blond, używam głównie właśnie tych dwóch produktów, które tutaj widzicie. Pierwszy produkt to szampon z Schwarzkopfa, taki typowo chłodzący, on ma kolor niebieski, fioletowy, zobaczcie tutaj na nakrętce, ale jest to szampon o tyle fajny, że on nie jest szamponem niebieskim, który wysusza włosy. Większość tych niebieskich szamponów jednak włosy wysusza, on ładnie włosy pielęgnuje, nie wysusza ich, no i pomaga utrzymać chłodny kolor blondu. I kolejnym takim wspomagaczem jest ta maska, ta odżywka z Davinesa. Ona też jest w kolorze niebieskim, takim fioletowym. Zobaczcie, ona tak wygląda w środku. I ja zwykle tą maskę rozcieńczam sobie z jakąś inną odżywką lub maską, bo ten niebieski kolor jest bardzo intensywny i wręcz czasami za bardzo chłodzi mi te włosy. Nakładam taką mieszankę dwóch masek na około 5 minut. No i włosy są, tak jak widzicie, fajnie chłodne i nie zmywa się ten kolor. I w sumie do kolejnej wizyty u fryzjera jestem w stanie utrzymać je w fajnym odcieniu. Także z tych produktów typowo chłodzących to właśnie te dwa, Davines i Schwarzkopf. No oprócz tego zamiennie myję sobie czasami też włosy kosmetykami z Authentic Beauty Concept i w sumie wrzucę Wam te wszystkie produkty w link opisu filmu, żeby było łatwiej, żebyście mieli też to w opisie, żeby ewentualnie można było łatwiej wszystko znaleźć dokładnie z nazwami i tak dalej. Także zwykle myję tym niebieskim zestawem, ale raz na jakiś czas mieszam sobie właśnie z takimi zwykłymi szamponami, które nie są stricte do włosów blond, nie są stricte chłodzone, chłodzące kolor.
Teraz biorę się za zrobienie obiadku. Jak zjem obiad, no to siadam do pracy licencjackiej, a no bo jeszcze trochę do napisania mam. Dostałam chyba odpowiedź od promotorki, od pani promotor, co tam powinnam poprawić w tym, co napisałam, także muszę się za to zabrać. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, czy ten vlog wam się podobał, bo był nagrany trochę w inny sposób, innym sprzętem, więc chętnie poczytam wasze odpowiedzi. Co wam się podobało, co było lepsze, a może coś było gorsze, może coś powinnam zmienić. Tak jak mówię, chętnie zobaczę, co sądzicie, także piszcie koniecznie w komentarzach. Zmykam, buziaki, pa pa!